Pierwsze przesłanie i zadanie, z jakim się wchodzi w to środowisko. The first message and the first task with which we enter that environment. Jest jak zanihilować sytuację nieufności i grozy, agresji, która się pojawia. Jak spotkać się w zgodzie i w pokoju. Postanowiliśmy odżegnać się zdecydowanie od tego, co jest gruntem i przedmiotem, obliczem teatru, takiego, jaki on jest na dziś, jak funkcjonuje. Nazywaliśmy to założenie podążaniem w kierunku nowego środowiska naturalnego teatru. Dla nas tym nowym środowiskiem naturalnym teatru była i jest wieś. Tradycja wiejska, tradycja pozamiejska, tradycja ludowa. I bardziej tutaj nawet chodzi o te mikrospołeczności, w których funkcjonują pewne prawdziwe więzi międzyludzkie. W tych społecznościach są poszczególni ludzie, którzy tak prawdę mówiąc są dla nas prawdziwym celem naszej wyprawy. W każdej wsi jest ktoś taki. To są starzy ludzie. Niosą w sobie właśnie jeszcze jakieś ślady z przeszłości. Przenoszą swoją obecnością, swoim życiem, sposobem uprawiania sztuki. Czy to jest jakiś rodzaj sztuki plastycznej, czy to jest jakiś rodzaj muzyki. Przenoszą to z przeszłości, o czym my już wszyscy pozapominaliśmy. To myśmy się robili tam koło szkoły, a w drugiej, z drugiej części nie chcieli przyjść, to są dwie części. No. Nie chcieli przyjść, bo poszła taka wieść, że są Cygany i kobiety nie chciały kurników otworzyć. Bo się bali, żeby kur nie wyłapali. I dopiero późno w nocy przyszły, kiedy się przekonali, że to nie Cygany. No ale tutaj też tak było. Nie, u nas nie. U nas było bardzo dużo ludzi. I bardzo dużo ludzi było. Przecież tu w tym lesie... Jak do pani przyszło, to pani myślała, że... Ja się nie bałam. Nie, ale sobie na to myślałam, no pijani, nie pijani. Coś grają, no weszła od podwórka, wyszła, no zaświeciłam światło, no widzę. A to wiem. No wiecie. No i proszę do mieszkania, żeby pograli u mnie w mieszkaniu. Ludność z miejscowości i z wiosek pobliskich i w świetlicy śpiewali razem z nimi. Słuchali, jak starsi ludzie śpiewają dawne piosenki. Młodzież włączała się mniej, bo nie znają tych piosenek. Ale wszystko jakoś próbowało. I uczyli piosenek tych. Także gdzieś koło 9 godziny przyjechała reszta. I dopiero po 10 wyszło wszystko na plac. Tam zapalili pochodnie, które były przygotowane i rozpoczęli swoje występy. Ludzie, i wy, i ja do myśli jesteśmy przebaczenia. Myśl stała zdraja świętoszku, za możliwość chlebi różańców i tym podobnych gadów. Którzy przystroili się w maski, aby świata ubiwać. Każą bowiem wierzyć w pospólstwu, iż jedno zatopieni są w postach, a kontemplacji, w modłach, a ułatwieniu cielesnych porządliwości. Tak, iż lekko utrzymują przy życiu swoją mizerną egzystencję, a tymczasem zgoła przeciwnie żyją sobie bardzo tłusto, folgując sobie sami. Bóg wie jak! Możecie
tego przeczytać wielkimi literami na ich czerwonych twarzach i spasłych brzuchach. Chyba, że kurują siarką swoje wielebne prance. A to całe studio mają jedno rozczytywanie się w książkach, pan tak wyliczny. Nie tyle, żeby czas spędzić ucieśnie, ale żeby zaszkodzić drugiemu. To znaczy, artykułując, podartykując, artykułując, wężąc, myszkując, myszkując, czyli... barriers within theatre are broken down and a real sharing can take place. Might be that to sophisticated eyes, this group appears naive. But the villagers themselves have a word for them. Dziwny. And dziwny is Polish for unusual or bizarre. And they are unusual. And they do look bizarre. But there's an older word related to dziwny, which is dziwo. And there's an even older word, dziwowisko, which means a completely natural event created by people with special power. Identikit del gruppo Gargianizze che ha operato in questi giorni a Trivento. Lo chiediamo a Stanieschi,
che guida questo gruppo teatrale polacco. Idea is to refer all our work to so-called old tradition, old cultural traditions. In una breve, brevi parole, questa idea è dirigere il nostro lavoro, rivolgere il nostro lavoro alla cosiddetta tradizione, cultura tradizionale.